Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ma wielką przyjemność dzisiaj gościć w kolejnej, trzeciej debacie w związku z urodzinami podcastu, pierwszymi urodzinami. Październik pod koniec ubiegłego roku, że tak powiem, słuchacze mogą sięgać po ten podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Azji, o Pacyfiku, o Indo-Pacyfiku, a ze mną są moi wspaniali goście. Pani Patrycja Pędrakowska, analityk do spraw właśnie polityki Chin, Tajwanu, Hongkongu, Instytut Bojma. Dzień dobry, pani Patrycja. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak jest. Pan dr Krzysztof Iwanek, Ośrodek Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. I pan dr Leszek Sykulski, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy, może takie pytanie na początku na rozgrzewkę, od razu zapytam panią Patrycję, bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o Pacyfiku, na który coraz częściej zwracamy uwagę. Czy Europa i właściwie taki szeroko pojmowany świat zachodni według pani no, jakby dotarło do niego zbyt późno, że te Chiny, że ten rejon świata staje się powoli tym kluczowym, na który zwracają uwagę geopolitycy? Dziękuję za to pytanie, a jednocześnie pewną diagnozę tego, co się dzieje. Mnie się wydaje, że część tych procesów zachodzi ze względu na sytuację polityczną w Chinach, wewnętrzną polityczną sytuację w Chinach, dlatego że jeszcze w 2008 roku był taki optymizm, tak, mimo tego, że była olimpiada, a jednocześnie były demonstracje w Tybecie i były samopodpalenia się mnichów, to jakby była trochę taka wiadomość przesłana do świata, że Chiny się zmieniają, że się transformują coraz bardziej, że się liberalizują i w zasadzie była taka fala optymizmu do momentu, kiedy okazało się, że prezydent Xi Jinping jednak będzie konsolidował swoją władzę i jakby dopiero wtedy zaczęła się ta szeroko pojęta mobilizacja, więc to nie chodzi też o to, że my byliśmy na to nieprzygotowani jako świat zachodni, tylko że Chiny obrały po prostu w swojej wewnętrznej polityce taką politykę dosyć autorytarną, która budzi nasze wątpliwości, więc tu jest kilka aspektów, o których moglibyśmy porozmawiać, natomiast jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na drugi wątek. Wydaje mi się, że Unia Europejska wbrew różnych krytyk, które odnoszą się do prowadzonej przez Unię polityki wobec Azji, działa obecnie w bardzo ciekawy sposób, bo Komisja Europejska stworzyła kilka takich funduszy, w ramach których kładzie nacisk na to, żeby współpracować z na przykład państwami wspólnoty ASEAN, to znaczy tworzyć pewną przeciwwagę dla działań Chin. Więc to nie jest tak, że to jest sprawa zupełnie przespana. Nawet mam przyjemność być jednym z członków właśnie tej platformy finansowanej przez Komisję Europejską z Fundacją Konrad Adenauer Stiftung, z Dyplomatyczną Akademią Wietnamu, z jednym z think tankiem z Kambodży. To jest platforma, w której jest kilkudziesięciu międzynarodowych analityków i z jednej strony mamy ekspertów z Unii Europejskiej, a z drugiej strony ekspertów z ASEAN-u, z różnych krajów. Także Unia, można powiedzieć, działa i troszczy się o ten region świata, zajmuje się Azją, ale czasami nie w taki spektakularny sposób, na przykład pokazując swoją moc militarną. I może na tym teraz zakończę. Panie doktorze Leszek Sobowski, z wypowiedzi pani Patrycji wywnioskowałem, że świat taki zachodni, szeroko pojętego zachodu nieco się łudził, że Chiny są w stanie zmienić. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy ta reakcja świata zachodniego była zbyt późna w kontekście Chin? Myślę, że tak. Myślę, że Zachód przez długi czas rzeczywiście ulegał takim złudzeniom, że
włączenie Chińskiej Republiki Ludowej w globalny obieg kapitalistyczny, w ten globalny system kapitalistyczny, spowoduje, że Chiny zaczną się liberalizować, że obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, patrząc, że można zupełnie inaczej żyć, na innym poziomie, będą przyswajali wartości Zachodu. Mówiło się o tej konwergencji, o tym dostosowywaniu się także Azji Wschodniej do norm i wartości, zarówno w znaczeniu systemu politycznego, jak i wartości etycznych, praw człowieka, wolności obywatelskich w takim rozumieniu powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela. I ja pamiętam, jak w Kongresie Stanów Zjednoczonych wielu demokratów na czele z Billem Clintonem wówczas argumentowało, że warto poprzeć starania Chińskiej Republiki Ludowej o przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu, no bo przecież jeżeli właśnie Chińczycy zostaną właśnie włączeni w te procesy globalizacyjne, to głównym beneficjentem i tak będą Stany Zjednoczone, czy szeroko pojęty świat Zachodu, czy ten właśnie kolektywny świat Zachodu. No oczywiście z dzisiejszej perspektywy łatwo nam mówić, łatwo nam krytykować, że był to błąd, że Amerykanie, którzy w 2001 roku, bo właśnie w 2001 roku Chińczycy przystąpili, Chiny kontynentalne przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu. Amerykanie ugrzęźli w Afganistanie, później oczywiście w Iraku. Najdłuższa wojna w historii Stanów Zjednoczonych, 20 lat w Afganistanie. No a w tym czasie to właśnie Chińska Republika Ludowa stała się głównym beneficjentem tej globalizacji. No dodajmy na straży, której przecież przez kilkadziesiąt lat stały Stany Zjednoczone, ich potęga militarna. No i niewątpliwie dzisiaj coraz większa liczba analityków także w Stanach Zjednoczonych uważa, że jest to okres stracony, że te ostatnie 20 lat w sensie takim geostrategicznym, oddziaływania strategicznego Stanów Zjednoczonych na świecie, był to okres stracony. Ja myślę, że z tym początkiem wieku Azji, że tak to już określimy. Myślę, że Parag Khanna to też świetnie w swojej ostatniej książce pokazał. No myślę, że już mieliśmy ten początek w końcu lat 90. wraz z próbami jądrowymi Indii, Pakistanu. To już zapowiadało, że to nagromadzenie chociażby mocarstw, pamiętajmy, że w Azji jest najwięcej państw posiadających broń jądrową. No to już, no i oczywiście kwestia potęgi demograficznej, potęgi gospodarczej, to już wskazywało. Natomiast rzeczywiście myślę, że tym kluczowym, takim bardzo istotnym momentem, czy jednym z kluczowych momentów, było przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu. Panie doktorze Krzysztof Iwanek, jeżeli daleko było Zachodowi, aby dostrzec właściwie to, co się dzieje w Pekinie, to czy tą rosnącą rolę Chin zauważyły Indie? Czy właściwie dla Indii to był czas stracony, nawiązując też do tego, co powiedział pan doktor Leszek Sypulski? Panie redaktorze, szanowni państwo, Indie bez wątpienia dostrzegały tę rosnącą potęgę Chin, aczkolwiek trudno powiedzieć, żeby wyciągnęły wnioski inne i takie, które pozwalały im w ramach ich możliwości zrobić cokolwiek, żeby temu zapobiec. A być może Indie niewiele, w zasadzie prawie nic nie mogły i tak uczynić przy swoich możliwościach, aby temu zapobiec. Indie miały spór graniczny z Chinami już w zasadzie od 1959 roku i pierwszą wojnę stoczyły ze sobą w 1962 roku, to Indie w 1962 w sensie. W związku z tym to, że one miały te dwa państwa militarne kryzysy również później i to, że po części potencjał wojskowy Indii od dziesięcioleci, od w sumie 1959 roku był budowany nie tylko przeciw Pakistanowi, ale również przeciw Chinom, no to jakby pokazywało, że Indie od dawna postrzegają Chiny jako zagrożenie. Natomiast poza tym, że oto Indie miały takiego groźnego, niebezpiecznego sąsiada, czy wyciągnięto jakieś inne wnioski, w zasadzie tu można wątpić, dlatego że przecież Indie bardzo mocno rozwijały handel z Chinami. Dalej jest tak przecież, że Indie mają, Chiny są dla Indii jednym z największych partnerów handlowych, z ogromnym zresztą deficytem na niekorzyść Indii. Indie przystały przecież kilka lat temu do AIIB, Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, i są jego największym beneficjentem, mimo że to był bank powstały pod auspicjami chińskimi. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę Indie zakładały, że mimo tego, że działania chińskie są dla nich w pewnych aspektach, w tym konfliktu granicznego, są dla nich po prostu wrogie, to że mimo to jakoś można osobno
te relacje gospodarcze ułożyć. Aczkolwiek tak, rzeczywiście jakby tak się teraz patrzy wstecz i łatwo się ocenia, prawda, mówiąc, ach, no to Indie no nie doceniły skali zagrożenia może, no ale z drugiej strony można się zastanowić, co państwo średnio rozwinięte gospodarczo, z ogromnymi brakami technologicznymi, ze słabą jednak własną bazą przemysłową w wielu dziedzinach, co mogło zrobić inaczej? Tak? Znaczy, nawet dali zakładało, że jednak jakoś te stosunki gospodarcze najwyraźniej będzie można oddzielić od stosunków politycznych i militarnych z Chinami. Być może, to za wcześnie jeszcze, żeby oceniać, być może zeszły rok był jakimś przełomem, jakąś zmianą w tym sensie, że w Indiach zaczęto te kwestie polityczne, kwestie granicy, kwestie tych zbrojeń łączyć ściślej ze stosunkami gospodarczymi z Chinami, ale nadal należy wskazać, że przecież Indie, wezwania w Indiach na przykład do bojkotu handlu z Chinami są marginalne i do tego w większości nie doszło. W Indiach gości owszem, że wygnańczy rząd Dalai Lamy, przepraszam, ale jest to rząd przez same Indie nieuznawany. Dlatego wydaje mi się, że tutaj jakby Indie nie jednak ciągle liczyły i dalej liczą, że do bezpośredniej konfrontacji nie dojdzie. Nawet jeżeli widzą tę wzrastającą potęgę Chin, to nie są się jej w stanie samodzielnie przeciwstawić. I myślę, że tutaj głównym aspektem była i jest broń atomowa. To znaczy nawet Dali zakłada, że w razie czego arsenał nuklearny zapobierze bezpośredniej wojnie. Natomiast jak sobie Nowe Delhi będzie chciało ułożyć te stosunki gospodarcze z Chinami w przyszłości i czy będzie chciało je uzależnić od stosunków politycznych? Trudno mi teraz powiedzieć, natomiast tutaj w większości atuty są po stronie chińskiej, więc jakby Indie relatywnie niewiele mogą z tym zrobić. Pani Patrycjo, jeżeli chodzi o, pan doktor Iwanek powiedział, że Indie chcą lawirować, lawirują, a czy Europa właściwie może dzisiaj oddzielić stosunki gospodarcze od politycznych akurat z Chinami? Czy to jest właściwie możliwe? Nie, to nie jest możliwe, ale też to zostało niedawno opublikowane w dokumentach, że Unia Europejska nie będzie tego traktować, tych spraw wybiórczo, tylko że jakby prawa człowieka i promocja praw człowieka leży w interesie po prostu Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych elementów takiego europejskiego DNA i prawa człowieka będą rozpatrywane również przy sprawach gospodarczych i z tego wynikają też to w pewnym sensie zamrożenie umowy o inwestycjach z Chinami właśnie od tego jakby troszeczkę jasnego postawienia sprawy Chinom. Tak, które zaowocowało też tym, że umowa została zamrożona. I ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobre podejście, nie tylko dlatego, że świat się globalizuje i tak dalej. Wobec tego też powinniśmy się zastanawiać, czy nie skracać łańcuchów dostaw, gdzie lokować produkcję, szczególnie przy okazji COVID-19. Jakby te problemy stały się bardziej namacalne, kiedy nie można było pewnych na przykład produktów przez jakiś czas sprowadzić, a były one ważne po prostu dla bezpieczeństwa obywateli europejskich, ale z drugiej strony ze względu na wszechobecną technologię, bo to jest powiem tak zupełnie prosto, każdy z nas ma przy sobie smartfona i ten smartfon obecnie służy jako takie narzędzie, które pobiera ogromne ilości danych. I ma dla nas znaczenie, gdzie te dane lądują, kto zarządza tą infrastrukturą. No i w naszym po prostu interesie jako obywateli Unii Europejskiej jest to, żeby te dane były w Unii Europejskiej, żeby one gdzieś indziej nie wypływały, nie były kontrolowane również po prostu przez inne władze. Także mam wrażenie, że Unia Europejska podejmuje dosyć dobre decyzje, mówiąc o autonomii strategicznej, której niektórzy się obawiają, co to znaczy, czy Amerykanie pytają się o to, czy Chińczycy, co to teraz znaczy dla Unii Europejskiej, że ona buduje tą autonomiczną strategię autonomiczną, ale w zasadzie można powiedzieć, że to jest takie pozytywne zwieńczenie tych różnych procesów, o których rozmawia się
już od kilku lat w gronach jakby ekspertów, tak, ludzi zajmujących się sprawami międzynarodowymi, że tych kwestii nie powinno się oddzielać. Pani Patrycjo, ale gdzieś przyznam, że w przestrzeni medialnej obserwuję różne tytuły. Raczej pod takim dziennikarze informują, różni eksperci wskazują na to, że Europa właściwie w pewien sposób już przegrywa z Chinami, że właściwie ta umowa przykładowa Unii Europejskiej z państwem środka, to jest bardziej potrzebna Unii Europejskiej, a nie Chinom. Czy właściwie Europa ma coś do zaproponowania dla Pekinu? Ojej, oczywiście. Znaczy, mnie się wydaje, że to jest takie jakby wybiórcze czasami powtarzanie różnych tez, bo wciąż kraje zachodnie szczególnie posiadają wiele kluczowych technologii. Na przykład w Niemczech jest wiele firm, które są nazywane Hidden Champions. One produkują technologie, które w tej chwili są nie do podrobienia przez inne państwa, które są kupowane z Europy. To samo w Holandii. Pamiętajmy, że stopa zwrotu z inwestycji jest dużo wyższa w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To też nie jest tak, że my tak chętnie inwestujemy w Chinach. Oczywiście są inwestycje w Chinach, ale inwestycje w Chinach nie cieszą się taką stopą zwrotu jak te amerykańskie i europejskie. W ciągu ostatnich kilku lat badałam właśnie tą sprawę i po prostu wynika z nich, że Chińczycy nie potrafią inwestować tak dobrze jak Amerykanie i Europejczycy. Także to nie jest takie proste. Ja bym powiedziała, że w pewnych aspektach oczywiście możemy zyskać, a w innych nie. Są takie ugrupowania w Europie, którym bardzo zależy, żeby ta umowa przeszła. Są takie, które się będą przed tym bronić. Więc diabeł tkwi w szczegółach. A najważniejsza kwestia jest taka, jak negocjować z Chińczykami na przykład ustalenia pewnych umów, na przykład, które były złamane. To jest wielki problem. Ochrona inwestora. I tu chciałam polecić wszystkim analizę Adriana Zwolińskiego, prawnika, który właśnie współpracuje z Instytutem Bojma i taki artykuł na ten temat napisał. Także sprawa jest bardziej złożona. Panie doktorze Leszek Sokulski, czy Europa, mówmy się tutaj, też są interesy różnych krajów, patrząc na Chiny, będzie patrzyła właśnie tym portfelem, czy jednak oczami prawa człowieka, nawiązując też do pani Patrycji, czy może też właściwie da się łączyć obie kwestie? Myślę, że nie sposób nie łączyć tych dwóch kwestii, patrząc na chociażby ostatnie orędzie o stanie Unii Europejskiej, które wygłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I rzeczywiście widzimy, że to uwypuklenie kwestii wartości, kwestii aksjologicznych, byśmy powiedzieli, w takiej warstwie narracyjnej występuje. Natomiast no, nie da się ukryć, że takie wielkie gospodarki, które siły napędowe Unii Europejskiej, jak przede wszystkim Republika Federalna Niemiec, muszą uwzględniać ten czynnik ekonomiczny. Podobnie zresztą jak Republika Francuska. I widzieliśmy to po ostatnim szczycie NATO, gdzie mimo tych zabiegów administracji Joe Bidena, państwa tak zwanej starej Europy, że użyję tutaj określenia jednego z amerykańskich dyplomatów, były bardzo wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o nazywanie Chiny, powiedzielibyśmy, wrogiem czy zagrożeniem, bo to pojęcie zagrożenia tradycyjnie w NATO jest kierowane w stronę Federacji Rosyjskiej, czy wcześniej oczywiście Związku Sowieckiego. Natomiast obecnie po tej ostatniej deklaracji, po tym szczycie NATO użyto określenia challenge, czyli właśnie, że jest to wyzwanie, że Chińska Republika Ludowa jest wyzwaniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Unii Europejskiej podobnie zaczyna się na to patrzeć, choć widzimy rzeczywiście te zabiegi, o których tu już wspomnieliśmy, o tej autonomii strategicznej, zwłaszcza tutaj Republika Francuska, prezydent Macron, który zresztą mówił o tej śmierci mózgowej NATO, bardzo mocno kładzie nacisk na te kwestie zdolności do projekcji siły Unii Europejskiej i stworzenie, zresztą widać to nawet po tym orędziu Ursuli von der Leyen, że jest taka chęć stworzenia silnej armii europejskiej, armii, która byłaby zdolna do projekcji siły, a z drugiej strony powołania instytucji wywiadowczej, która byłaby taką instytucją ponadnarodową. Zresztą w tym orędziu von der Leyen właśnie o tym wprost zresztą powiedziała. Więc i tutaj oczywiście nie możemy uciec od tej, można powiedzieć, przebiegunowania, tej zmiany sił, tej powiedzielibyśmy budowy nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. No bo czymże jest tak naprawdę stworzenie AUKUS?
że spolszczę już tak ten akronim, 15 września tego roku. A jeśli spojrzymy na spotkanie w formacie Quad, pierwsze spotkanie zresztą historyczne czterech przywódców w Waszyngtonie 24 września tego roku, no to widzimy, że Amerykanie są bardzo blisko stworzenia czegoś, co moglibyśmy tak umownie nazwać, zresztą Amerykanie sami już o tym wprost mówią, azjatyckim NATO. Obecnie zresztą rozmawiamy 13 października, odbywają się ćwiczenia wojskowe, manewry morskie w Zatoce Bengalskiej właśnie marynarek wojennych Australii, Indii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. I tutaj rzeczywiście państwa członkowskie Unii Europejskiej czy europejscy członkowie NATO muszą sobie zadawać pytanie, jak będą wyglądały kwestie gwarancji bezpieczeństwa amerykańskich w sytuacji jakiegoś większego, gorącego, kinetycznego konfliktu, no chociażby na Morzu Południowochińskim. Panie doktorze Krzysztof Iwanek, ja postanowiłem właśnie, że w tej dyskusji o Chinach, Europie, Pacyfiku właśnie zaprosić pana doktora, właśnie którego będę pytał o Indie. Właśnie państwa tworzące sojusz określane jako Quad właśnie zacieśniają tę współpracę wojskową w związku z rosnącą asertywnością Chin w regionie. Czy to jest taka sytuacja idealna dla Indii pod kątem rozwojowym, że wszyscy zwracają uwagę akurat na Chiny? Bo też myślę, że wszyscy analitycy, eksperci zjadają zęby, czy właściwie Indie są tym mocarstwem globalnym, czy nim nie są? Ja uważam, że jeszcze Indie mocarstwem globalnym nie są, odpowiadając jakby tak dwuczłonowo na pana redaktora pytanie. Co do kwestii tego, jak ta sytuacja dla Indii, czy dobra, czy niedobra. Politycznie ona jest dobra w tym sensie, że Nowe Delhi, które tak długo było krytyczne wobec Pekinu, nawet wtedy, kiedy inni nie byli, no ma teraz łatwiej, tak? To znaczy rzeczywiście dużo łatwiej na przykład tę opinię indyjską teraz przyjąć, wysłuchać gdzieś na zachodzie niż wcześniej. No ale pod względem sytuacji bezpieczeństwa, no to oczywiście jest ogromne wyzwanie dla Indii. To jest wyzwanie nie tylko dlatego, że same Chiny są wielokrotnie jednak gospodarczo silniejsze od Indii i bardziej zaawansowane technologicznie, ale również dlatego, że Indie w tym momencie mają dwóch rywali naraz, Pakistan i Chiny, i jeszcze oni coraz bardziej od dekad współpracują, więc jest to bardzo trudna sytuacja. A jak to się ma do Quadu? Bo jakby może trochę od końca odpowiadam na pana redaktora pytanie. To jest trochę, ja bym to ujął tak. To jest jednak trochę tak, że to jest sytuacja na życzenie Indii, ponieważ jakby Indie, zakładając, że będąc tak dużym państwem i terytorialnie, i tak ludnym, mając swoje zasoby, mając swój wielki rynek, który jest atrakcyjny dla innych państw, i mając arsenał nuklearny, że one będą w stanie odpierać te dwa zagrożenia chińskie i pakistańskie bez przynależności jednoznacznie do żadnego sojuszu. Być może okaże się, że się mylą, nie życzę im tego, ale kto wie. I w tym sensie Indie założyły na przykład, że mogą utrzymywać dalej jednak całkiem dalej istotną współpracę z Rosją, łącznie z nabywaniem rosyjskiego uzbrojenia, a równocześnie nabywać uzbrojenie amerykańskie. Jest to współpraca pełna w związku z tym obustronnych politycznych wyzwań, ale w związku z tym Indie założyły, że to nie będzie tak, że aby powstrzymać chińskie zagrożenie i na perspektywę jednak konfliktu z Chinami, który przecież w końcu wykluczyć nie można, Indie założyły, że nie będą musiały wejść w sojusz jednoznaczny ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się, że mimo że ogromna większość polityków indyjskich i analityków indyjskich jednoznacznie uważa, czy nie wszyscy, ale większość uważa Stany Zjednoczone za głównego globalnego partnera Indii, swoich państwa, to równocześnie analitycy ci decydenci nie wzywają do tego, żeby Indie należały do NATO, żeby miały zobowiązania sojusznicze wobec Stanów Zjednoczonych, żeby byli żołnierze amerykańscy na terytorium Indii. Może pewnego dnia to się zmieni, ale na razie Indie zakładają właśnie, że one również utrzymają tę swoiście pojętą strategiczną autonomię i tego wyrazem właśnie jest Quad, bo tak naprawdę, no powiedzmy szczerze, moja prywatna opinia, nie do końca wiadomo jeszcze, czym ten Quad jest. Nie jest to formalnie sojusz wojskowy. Nie zawiera kluczowych w takich sytuacjach gwarancji sojuszniczych, że jak ktoś zaatakuje jednego członka tego zgrupowania, to inni zobowiązują się pomóc. No ale to, że ten układ wygląda na razie jak wygląda, bo kto wie, co będzie, jak będziemy o tym mogli rozmawiać za rok, za dwa, za pięć lat, to jest też jakby rezultat między innymi wypadkowa polityki Indii, które nie chciały i nie chcą po prostu jednoznacznie
opowiedzieć się po jednej stronie. One uważają, że będą w stanie wyciągnąć wiele ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi nabywając amerykańskie uzbrojenie, ale również wymieniając się informacjami, wymieniając się technologiami, ale bez zobowiązań sojuszniczych. Na przykład, kiedy Stany Zjednoczone atakowały, rozpoczęła się interwencja amerykańska w Iraku, podobno Waszyngton bardzo miał nadzieję, że Nowe Delhi wyśle tam swoich żołnierzy i Indusi odmówili, mogli odmówić, bo nie są częścią żadnej struktury, żadnych umów, które by zobowiązały Indie, aby wspierały w takich sytuacjach Amerykanów. Natomiast z drugiej strony to oznacza na przykład, że działania amerykańskie w Afganistanie również z drugiej strony były kompletnie bez udziału Indii. To być może wcale im nie wyszło Indiom na dobre. Dlatego wydaje się, że w Indiach, jednym zdaniem już odpowiadając, jest takie założenie, że one, biorąc co najlepsze ze współpracy i z Rosją, i z Zachodem, jakoś będą odpychać od siebie to zagrożenie chińskie bez wzywania Amerykanów do pomocy jako sojusznika. Ja natomiast nie jestem, gdyby mi zadano pytanie, czy na pewno to się uda, czy to jest słuszne podejście i czy w związku z tym ta sytuacja jest dobra dla Indii, musiałbym powiedzieć, że nie wiem, bo należy brać pod uwagę taki scenariusz, wydaje mi się, w którym no, ten konflikt między Indiami a Chinami staje się tak ostry w momencie, kiedy Indie nie są do tego gotowe, że być może jednak Indie tę politykę zagraniczną będą musiały zmienić, ale na razie bez wątpienia tego nie chcę. Panie Patrycjo, czy wiemy właściwie, czym Quad jest? Pan doktor Iwanek wskazał, że na razie ten sojusz nie jest dookreślony. I gdzie w tym wszystkim jest Japonia? Bo czy Japonia właściwie chce być dalej tym takim strategicznym punktem Waszyngtonu, umożliwiającym projekcję właśnie USA siły w regionie? Dziękuję. To co dokładnie, to nie mam nic do dodania. Myślę, że doktor Krzysztof Iwanek świetnie to określił. Absolutnie się zgadzam z jego diagnozą, szczególnie na potrzeby tej dyskusji dzisiaj. Natomiast no, w Japonii nadeszły zmiany polityczne. Jedną z takich ciekawych kwestii poza premierem to jest sprawa powołania tego ministerstwa zajmującego się bezpieczeństwem gospodarczym. Tu właśnie miałam okazję z Pawłem Berentem na ten temat troszeczkę porozmawiać. Paweł zresztą też był gościem u pana w programie, opowiadał o sprawach związanych z Tajwanem. No i on pokazuje, że jak z nim rozmawiałam, to stawia taką bardzo trafną moim zdaniem diagnozę, że to jest taka próba Japonii przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu ze strony Chin, takiego rzeczywiście umocnienia bezpieczeństwa swojej gospodarki. Także Japonia, tak, no dla niej jakby takim gwarantem, no w pewnym sensie tak gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Jednym z najważniejszych rywali są Chiny, mimo tego nawet, że z Chinami są przecież dosyć dobrze połączone, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, też o pewną diasporę japońską, na przykład mieszkającą w Szanghaju. Także to nie jest też tak, że te światy są zupełnie od siebie oddzielone, one się przenikają. Natomiast w pewnym momencie Japończycy po prostu na tym polu zawiesili czerwone flagi, gdzie nie chcą jakby obecności Chińczyków i tą swoją politykę jakby organizują. Ale w zasadzie w odniesieniu do całego ekosystemu, no to Japonia musi utrzymywać poprawne relacje i z Chinami, i z Rosją. Także o tym też trzeba mówić, tak, że to nie tylko chodzi o konflikty, ale również o pewne wspólnoty interesów. No i kwestia Tajwanu, to jeszcze może dodamy, że z perspektywy Japonii no, Tajwan jest takim uważany za pewnego rodzaju gwarant bezpieczeństwa Japonii i o tym Japonia również wspomniała w swojej Białej Księdze. Więc może tyle z mojej strony. Tak podsumowując, po prostu chciałam zaznaczyć, że to nigdy nie jest takie proste, bo z jednej strony Japonia i Chiny ze sobą współpracują gospodarczo, ale z drugiej strony są też przeciwne takie działania, jak na przykład to utworzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Gospodarczego, żeby pokazać, gdzie jakby mamy te swoje czerwone flagi i gdzie o jakie interesy się troszczymy.
pan dr Leszek Sykulski, czy to właściwie zagęszczenie sojuszu robi właściwie wrażenie na Pekinie, bo jedną stronę to i tak Pekin wie, że kraje w regionie muszą robić interesy gospodarcze i tutaj jest to jakieś swego rodzaju uzależnienie, a z drugiej strony jest ten klincz. Pytanie, czy to jest tylko taki PR-owy klincz? No, ja myślę, że powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na te kwestie takich sojuszy dyplomatycznych, nieformalnych sojuszy obronnych, no bo rzeczywiście Quad, czy taka format, który się, można powiedzieć, rysuje, Quad Plus, na razie to jest rzeczywiście niesformalizowany format współpracy międzypaństwowej, podobnie zresztą jak AUKUS. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na kwestie takich, powiedziałbym, bardzo ambitnych programów gospodarczych, czy też no właśnie różnego rodzaju umów transnarodowych w regionie, Indo-Pacyfiku. Zresztą już tylko przypomnę, że jeszcze w latach 30. to pojęcie Indo-Pacyfiku, Indo-Pacifischer Raum, zostało wprowadzone przez geopolityków, konkretnie przez Karla Haushoffera, niemieckiego geopolityka. Natomiast zwróciłbym uwagę tutaj na bardzo ważny czynnik, czyli odejście, zerwanie umowy o partnerstwie transpacyficznym TPP przez Donalda Trumpa. To była wielka umowa, projekt wielkiej umowy handlowej między 12 państwami regionu Azji i Pacyfiku. No i rzeczywiście miała to być taki no, koronny dowód na ten głośny amerykański pivot na Pacyfik. Miał być to ten potwierdzenie tego geostrategicznego zwrotu, który dokonał się za kadencji Baracka Obamy w kierunku Azji. Jak wiemy, Chińczycy oczywiście bardzo skwapliwie to wykorzystali. Chińczycy, którzy jeszcze właściwie można powiedzieć, że od 2005 roku lansowali taką ideę budowy wielkiej strefy wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku. Natomiast od 2011 roku już wyszły z konkretną własną inicjatywą utworzenia właśnie takiego regionalnego, kompleksowego partnerstwa gospodarczego. No i rzeczywiście to się udało. Udało się w zeszłym roku, przynajmniej na razie oczywiście widzimy, że jest to wielki sukces, powołanie największej w historii świata strefy wolnego handlu, RCEP, 15 listopada 2020 roku, 15 państw, w tym 10 państw ASEAN. Dodatkowo oczywiście warto podkreślić, że również sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Australia, Korea Południowa czy Japonia przystąpiły do tej idei. No i nie ma się co dziwić, że Amerykanie są bardzo mocno zaniepokojeni tego typu planami. Myślę, że w ciągu najbliższych lat będą starali się powrócić do samej idei TPP i zaoferować jakąś alternatywę dla państw regionu. No bo jeśli jeszcze do tego dodamy rozwijaną koncepcję przez Chińską Republikę Ludową od 2013 roku jednego pasa, jednej drogi, w listopadzie 2013 roku przedstawiona przez Xi Jinpinga, chociażby koncepcję i polarnego jedwabnego szlaku, i morskiego jedwabnego szlaku, i rozbudowy infrastruktury na terytorium Eurazji w duchu takim makinderowskim jednoczenia kontynentu eurazjatyckiego, no to rzeczywiście z punktu widzenia globalnego hegemona, dotychczasowego globalnego hegemona, jakim były Stany Zjednoczone przynajmniej do 2008 roku, jest to ogromne, powiedziałbym nawet śmiertelne zagrożenie dla ich dominacji, dla tej roli takiego światowego gwaranta dystrybucji dóbr publicznych. Natomiast dziś niewątpliwie Stany Zjednoczone próbują znaleźć taką alternatywę i jednym z takich prób jest pozyskiwanie takich państw jak Indie, oferując tutaj szeroko pojęte wsparcie w tym takim łuku, nazwijmy to, strategicznego pivotu Indii od wschodniej części Madagaskaru, wschodnich części wybrzeży Madagaskaru, aż przez Lakszadiwy, Andamany, Nikobary, aż po ciśninę Malakka. No ale także te nowe formuły. Myślę, że w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać powrotu do samej idei TPP w polityce amerykańskiej. To tak na koniec chciałbym zapytać jeszcze o kwestie tajwańskie, taką diagnozę i też panie doktorze Leszek Sykulski. Jeżeli chodzi o Tajwan, to jest bardziej straszenie, gra na przeczekanie czy realne zagrożenie w kontekście mieszkańców Tajwanu? Ja myślę, że w najbliższym czasie nie spodziewałbym się tutaj jakiejś realnej groźby. Jest to wojna nerwów, jest to operacje, jesteśmy świadkami różnego rodzaju operacji psychologiczno-informacyjnych. Chińczycy umacniają swoją pozycję na Morzu Południowochińskim, umacniają swoją pozycję na Morzu Wschodniochińskim, rozbudowują swoje połączenia gospodarcze. Oczywiście po okresie, mówiąc o wielkim renesansie, chino-chińskim marzeniu, Xi Jinping ma na myśli zjednoczenie Chin w perspektywie roku 2049. I tutaj warto mieć tę perspektywę na uwadze.
Mimo tego, że Chińczycy po epoce Deng Xiaopinga bardzo, można powiedzieć tak, mało eksponowali swoje strategiczne zamierzenia, robią to coraz mocniej w tym, można powiedzieć, w tej piątej, przy tej piątej generacji przywódców, no to mimo wszystko myślę, że jest to zbyt pochopne mówienie o tym, że Chińczycy już planują jakąś inwazję, zajęcie Tajwanu. Myślę, że są to poglądy przesadzone. Myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać raczej wzrostu napięcia w innych regionach Azji i Pacyfiku. Myślę, że te elementy wojny handlowej, te elementy rywalizacji gospodarczej, rywalizacji w cyberprzestrzeni, bo to zresztą był jeden z bardzo ważnych elementów rozmów w Waszyngtonie w trakcie ostatniego szczytu Quad, będą, że tak powiem, na stole i to one będą przykuwały uwagę, podobnie jak kwestie technologiczne, sztucznej inteligencji, big data, sieci 5G, te wszystkie elementy związane z wysokimi technologiami będą kluczowe, jeśli chodzi o rywalizację w regionie. Pan doktor Krzysztof Iwanek, czy właściwie wiemy coś na temat tego, jak elity indyjskie reagowały w kontekście ostatnich wydarzeń na Tajwanie, czy właściwie też polityka zagraniczna Indii ma jakieś założenia w kontekście potencjalnego konfliktu na Pacyfiku? No tak, to znowu zadałem się dwuczłono, bo najpierw jakie reakcje i jakie założenia. Co do reakcji, to jest tak, że wobec tego Tajwanu to w Indiach jest trochę podobnie jak wobec Tybetu, w tym sensie, że to nie jest jednak karta, którą Indie by jednoznacznie grały przeciw Chinom, w tym sensie, że Indie nie uznają Republiki Chińskiej, czyli nie uznają Tajwanu jako państwa, aczkolwiek mają kontakty. To jest no, podobnie jak tutaj w naszym wypadku, prawda, że jest biuro Tajpej w Nowym Delhi, a ono się nazywa biuro Tajpej, a nie ambasada Republiki Chińskiej w Nowym Delhi. Więc jest współpraca tajwańsko-indyjska, no ale jednak bez takiego jednoznacznego irytowania Chin w postaci wskazywania, że Indie mogłyby uznać państwowość Republiki Chińskiej. Więc myślę, że tutaj, znaczy są, tak jak zresztą większość państw świata, Indie tutaj postępują i myślę, że to się nie zmieni. W związku z tym wydaje mi się, że one jednak nie chcą aż tak tutaj politycznych mieć nowych frontów napięć z Chinami. Na pewno jednak przejmują się, to widać w komentarzach, możliwością konfliktu na Morzu Południowochińskim czy konfliktu między HRL a Republiką Chińską. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Indie przejmować się tym mogą, ale Indie nie mają możliwości działania, nie mają możliwości projekcji siły poza Oceanem Indyjskim. Tutaj doktor Sykulski słusznie wspomniał Andamany i Nikobary, gdzie jest obecna i marynarka wojenna Indii, i siły powietrzne Indii. I to rzeczywiście jakby istotny archipelag w tym sensie, że Andamany i Nikobary, będąc terytorium Indii, one są bliżej Malezji i Indonezji niż terytorium Indii. I w tym sensie, gdyby miało dojść do jakiegoś typu niesnasków, napięć między Indiami a Chinami na terenie Oceanu Indyjskiego, no to tutaj Indie mają możliwości działania już nawet we wschodniej części tego akwenu. Ale już po drugiej stronie cieśniny Malakka Indie nie mają obecności, nie mają możliwości działania z jednym lotniskowcem na całe swoje państwo, to co one mogłyby przedsięwziąć. W związku z tym, szczerze, w razie sytuacji takiego konfliktu, aby do niego nie doszło, Indie oczywiście będą jednym z państw, które będą bardzo mocno krytykować Chiny i Indie będą państwem, które odczują tego typu konflikty, oczywiście tak jak nawet i Europa odczuje, bo ewentualny konflikt w tym regionie odbije się na handlu światowym, na transporcie dóbr poprzez Morze Południowochińskie. Natomiast Indie nie będą miały w żaden sposób możliwości wsparcia Republiki Chińskiej. W związku z tym, jakie są oczywiście założenia strategiczne, te wewnętrzne, indyjskie, ja nie wiem, ale one nie mogą zakładać żadnego rodzaju działań zbrojnych poza Azją Południową i poza Oceanem Indyjskim. Jedyne takie działania, jakie Indie mogłyby prowadzić, to byłyby działania, które powodują w tym samym czasie, kiedy konflikt toczy się gdzie indziej, naciskanie na Chiny, chociażby w Himalajach, z nadzieją na to, że wtedy Chinom byłoby trudniej
rozdzielić siły na dwa fronty, ale trzeba powiedzieć, w tym momencie już wchodzę w kompletne spekulowanie, nie wiemy, jakby to wyglądało, bo nigdy jeszcze się nie zmierzyliśmy z taką sytuacją. Pani Patrycja, to już jeżeli spekulujemy, to czy w przypadku chińskiej agresji przeciw Tajwanowi Tokio będzie sobie rezerwować to prawo do interwencji zbrojnej w obronie tej wyspy? Czy w ogóle to jest możliwe? A, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie mam na nie odpowiedzi. Powiem tak, ja nie lubię aż tak bardzo spekulować i budować różnych scenariuszy, bo to może kogoś po prostu wprowadzić w błąd. Myślę po prostu, żeby to była sytuacja bez precedensu i ważną rolę by w tym wszystkim odegrały Stany Zjednoczone i Unia Europejska. I myślę, że decyzje byłyby podejmowane wspólnie. Nie znam się też tak szczerze mówiąc dokładnie na sytuacji wewnętrznej, politycznej w Japonii, na różnych tam kombinacjach na ich prawozdawstwie, żeby w ogóle podawać jakąś nawet bliską prawdzie czy nieprawdzie symulację. Także wstrzymam się w tym przypadku. To samo pytanie dr Leszek Sekulski, wicepremier Japonii ówczesny jeszcze Taro Aso właśnie mówił w lipcu tego roku, że Japonia może w pewien sposób zinterpretować to jako zagrożenie dla przetrwania tego kraju. W takim razie pytanie do pana doktora, czy to jest możliwe? Ja myślę, że na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Znaczy generalnie na trudne pytania nie ma prostych odpowiedzi i bardzo wiele zależy od tajnych protokołów różnego rodzaju, powiedziałbym, umów międzypaństwowych, głównie bilateralnych, ale jak widzimy także, no, także na przykład w formacie czterostronnym lub większym. Takich protokołów się po prostu nie ujawnia i myślę, że tego typu protokoły mogą istnieć. Zresztą ja tylko przypomnę ten słynny zwrot w relacjach amerykańsko-australijskich w roku 2010, kiedy doszło do wznowienia współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi i Australią. Doprowadziło to do rozmieszczenia amerykańskich Marines w pobliżu Darwin w Australii z takim, można powiedzieć, wyjściem na Morze Timor, na cieśninę Lombok, jedną z też istotnych cieśnin, jeśli chodzi o połączenia na Indo-Pacyfiku. I rzeczywiście jesteśmy świadkami takiego zwrotu i myślę, że Japonia i Stany Zjednoczone posiadają takie tajne protokoły, które są związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością. Natomiast ja bym się nie pokusił o taką prognozę, czy Japonia użyje swoich sił samoobrony, no bo wiemy, że formalnie sił zbrojnych nie posiada w razie potencjalnej oczywiście inwazji tutaj Pekinu na Tajpej. Nie pokusiłbym się o taką prognozę. Tak jest. Dzisiaj rozmawialiśmy o regionie Indo-Pacyfiku, o znaczeniu Chin, relacjach z sąsiadami trudnych często. Moim gościem w trzeciej debacie urodzinowej był pan dr Krzysztof Iwanek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pani Patrycja Pędrakowska, dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję. I oczywiście stały też i gość audycji dr Leszek Sykulski. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.